Ruszył kolejny plebiscyt naszej telewizji na radnego roku. Zanim jednak zabawa na dobre się rozkręci, postanowiliśmy zapytać, czy ubiegłoroczna wygrana zmieniła coś w działalności radnego Sebastiana Glazińskiego. Jesteśmy po połowie kadencji, bardzo szybko czas minął. Był to czas na pewno pracowity. Udało się dużo rzeczy zmienić tutaj w Świeciu, czy wybudować na przykład chodnik do hali widowisko-sportowej, gdzie bardzo dużo mieszkańców chodziło jakby w błocie i tutaj wspólnie z komisją sportu i oświaty udało się zrobić chodnik przy szkole podstawowej numer 8, gimnazjum numer 3, gdzie też teraz suchą stopą będą mogli chodzić zarówno uczniowie do szkoły, jak i mieszkańcy, bo widzę, że dużo mieszkańców korzysta. Też przejście, skrót taki, gdzie też uczniowie chodzą do szkoły pomiędzy Wyszyńskiego 4, 6 do Alei Jana Pawła II i masę dużo, bo ponieważ też pracowałem nad, byłem w grupie takiej, która pracowała nad koncepcją bieżni lekkoatletycznej, gdzie tutaj też swoje pewne sugestie dałem, które no jak widać są przydatne, bo obiekt jakby ładnie wygląda i jest funkcjonalny, ale też tutaj muszę przyznać, że też jestem bardzo zadowolony, bo przed świętami Bożego Narodzenia pojawił się monitoring, więc tutaj wielkie podziękowania dla pana dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 Sylwestra Gmysa, że udało się to zrealizować. Być może też jest taki plan, żeby przed Sylwestrem zamknąć teren szkoły, żeby chronić obiekt przed fajerwerkami, które mogą zagrażać obiektowi, ponieważ jak dojdzie do spalenia pewnego fragmentu, to już jakby to będzie widoczne na terenie obiektu. Też teraz pracowałem nad koncepcją, byłem w komisji koncepcji dotyczącej dużego blankusza i muszę przyznać, że sam plan jest bardzo ciekawy, zwłaszcza, że tutaj chodzi o trzy takie główne aspekty. To przede wszystkim pierwszy aspekt, skąd można pozyskać wodę, bo jak wiemy, mamy taki jakby aspekt hydrologiczny na niskim poziomie, ponieważ brakuje wody. Po drugie jest to wyczyszczenie tego akwenu, bo jest dużo glonów, które no nieciekawie pachną, ale też stwarzają pewną sytuację dla gryzoni, szczurów też się pojawiły i to też mam nadzieję, że zostanie wyeliminowane. Tu są obawy też mieszkańców, co słyszałem przed tym, że boją się hałasu, natomiast tutaj nie mają się co bać, ponieważ planowany tutaj amfiteatr to nie będzie taki amfiteatr, który jest z dachem, tylko to będzie takie miejsce coś a la Opera Nowa, gdzie będą pewne schódki, gdzie będzie można takie imprezy bardziej typu, że dzieci będą mogły w przedszkolu jakieś teatralne, nie jakieś wielkie imprezy, bo dużo tych imprez niewątpliwie nie będzie. Mogę się spotkać z mieszkańcami, żeby wszelkie obawy mieszkańców wyjaśnić i jestem gotowy na to spotkanie, żeby spokojnie porozmawiać, bo uważam, że tutaj jest ten projekt bardzo potrzebny mieszkańcom. Zresztą bardzo dużo mieszkańców też informuje mnie, że jest bardzo zadowolone, że taki projekt powstanie. Glaziński w rozmowie z nami podsumowuje swoje 2 lata jako radny. Opowiada także, co przez ten okres zaskoczyło go, jeśli chodzi o pracę w Radzie Miasta. Ja powiem tak, zresztą moi wyborcy wiedzą, że jakby taką kampanię realizowałem wyborczą, że nie obiecywałem jakichś wielkich rzeczy, tak, ponieważ 21 jest radnych i jakby pewne rzeczy, które mogą zostać zrealizowane, muszą być też poparte głosami tutaj innych radnych. Zresztą w kampanii wyborczej też tak prowadziłem kampanię, że mówiłem, że moi wyborcy mogą liczyć na moje wsparcie, mogą liczyć przede wszystkim na moją ciężką pracę i ciężko pracuję na to, żeby pewne rzeczy zrealizować, jak już przed chwilą mówiłem w wypowiedzi swojej, że udało się bardzo dużo rzeczy zrobić, zwłaszcza, że jestem jedną kadencję, więc myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni z tego, co udało się do tej pory zrealizować. Nie jest to jeszcze koniec, ponieważ mamy drugą część kadencji. Na pewno dalej będę pracował, żeby realizować pewne dalsze zamysły, zwłaszcza, że mam kolejne plany do realizacji. Tak jak pan powiedział, jest to pana pierwsza kadencja jako radnego, jeszcze no niepełna, bo się nie zakończyła. Proszę powiedzieć, czy coś pana zaskoczyło, jeśli chodzi o pracę radnego?
Myślę, że całkiem inaczej wygląda z drugiej strony, tak? Bo jak jest, każdy człowiek patrzy ze strony obywatela, to często wygląda, że to jest tylko spotkanie raz w miesiącu, że to jest jedna sesja, ale to też są komisje. Mamy komisje wyjazdowe, ja akurat jestem członkiem Komisji Oświaty i Kultury i Sportu i Rekreacji, gdzie jeździmy po klubach sportowych, jeździmy po obiektach sportowych, czy odwiedzamy szkoły. I jakby tutaj to nie jest tak, że tylko siedzimy na miejscu w urzędzie, ale także widzimy, jak pewne rzeczy wyglądają, można powiedzieć tak, na żywo, i jakby wtedy łatwiej nam jest podjąć decyzję, co jest dobrze, a co trzeba poprawić. Więc tutaj niewątpliwie jest sytuacja tego typu, gdzie to wygląda całkiem inaczej. I no, jakby powiem tak, jak zostałem radnym, to była moja jakby decyzja świadoma, więc tutaj ciężko pracuję i nie boję się tej pracy, i dalej będę ciężko pracował na rzecz mieszkańców, bo jakby po to jestem.